Mam luki w czasie. Nie zdarza się to często tak, ale wciąż muszę ćwiczyć, ćwiczyć ciągłość czasu. Zauważam w głowie ostatnią myśl, ale boję się ją pomyśleć, bo ta myśl jest ostatnią. Procesorze. W zasilaczu. Na karcie graficznej. Na mostku północnym płyty głównej. I kto mówił, że informatyka jest niepoetycka? Wentylatory. 6 i więcej. Gorąc. A może w czarnej obudowie jest suchy las tropikalny? Z sukulentami rezystorów, tranzystorowymi kserofitami, okazałymi pniami kondensatorów. Coraz mocniej wiruje powietrze po obu stronach równika dzielącego komputer na dwie strefy, rzeczywistą i wirtualną. Burzowe chmury na szczęście zamknięte są w metalowej klatce zasilacza. Cisza! To nie las, przecież tyle tu portów i nie ma w tym nic wstrząsającego.
że piękny statek płynie dalej do interfejsu przeznaczenia.
sobie 15 metr. Skok w dal. Lot. Jak daleko i skąd ta pewność, dokąd lecisz, człowieku? I po co? Czy świt jest świtem, czy tylko naszym wyobrażeniem? Jak długo jesteś w stanie latania? Czekasz na upadek. Ta trzęska płyta nad tobą, mną jeszcze wiatr rzuca, ale czuję już cień przyszłego. Metaliczny i pusty szczęk. Zgrzyt. Dreszcz po ciele. Wysokotonowy sygnał w pulsującym oku. Zaraz. Zawracasz, odwracam, przewracasz. Po mojej stronie miasta cisza po twojej. Znów czyha na mnie jego ciężka łapa. Westchnie jak z głębi podwórka. Dlatego będziemy chodzić dookoła. Będziemy mylić wszystkie tropy. Zapomniałem jak pierwszy śnieg z deszczem. Kiedyś mogłeś położyć mi serce na dłoni. A ona była jak śnieg, a ono było jak deszcz. Nie pamiętam, czy kiedyś byłaś bezpieczna. Zapomniałem jak śnieg, zapomniałem na śmierć. Nie wiem, kiedy zacząłem topić we śnie. Od kiedy brodzę w mokrych śmierciach. Ciemny jest śnieg, śmierć, śniegu z deszczem. Dopóki nie zejdzie, nie będzie bezpiecznie. Jest we mnie lewa strona, która mówi idź. Jest prawa, która się sprzeciwia. Środek nie zna różnicy prze. Stoję na skrzyżowaniu i kiwam się jak pajac. Thank you.
wygląda twój świat. Papilarnych linii kradniesz kształt, zaciągasz się nie swoimi snami, oddychasz ciężko innych pragnieniami. Dlaczego? Budzisz się. Budzisz się niby w swoim ciele, tak dużo w nim części twoich nie jest skradzione tam. Przeżywasz stany trawieniem swym, zmieniasz cudze plany.